czwarta dnia na sobotę 26 czerwca. Witam serdecznie na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Zobaczymy, co Tarot dzisiaj pokaże nam, właśnie co należy dzisiaj zrobić lub nie zrobić, na co uważać, jakie są dobre tendencje w tym dniu. Pamiętajmy, że karta ta jest tylko naszą wskazówką, nie wyrocznią. Tylko wskazówką właśnie, co mamy zrobić lub nie zrobić, czego mamy nie zrobić lub na co mamy uważać, jest kartą również porady. Dobrze, kochani, więc zobaczmy. Karta numer 14, Wielkich Orkan, nazywana umiarkowaniem. Ta karta mówi właśnie, jak sama nazwa wskazuje, o umiarkowaniu, powściągliwości. Pokazuje również tutaj anioła, anioła stróża na karcie. Ta karta jest znana również jako równowaga, umiar lub powściągliwość i pokazuje właśnie kobietę na tej karcie, która stoi w wodzie, jedną nogą, stopą w wodzie i przelewa z kielicha do kielicha wodę. Ta postać właśnie uskrzydlona, czyli jako symboliczny anioł, mówi tutaj, właśnie wykonując ten ruch przelewania z kielicha do kielicha, o żywiołach ognia i wody. Kochani, co mówi umiarkowanie? Jeśli widzimy tutaj właśnie wykonywany ruch przez tą kobietę, jeśli widzimy tutaj ten pejzaż na karcie i tą postać anioła właśnie z aureolą, co mamy właśnie na dziś z tej karty wnioskować? Karta ta, umiarkowanie, radzi Tobie dzisiaj, abyś właśnie dziś w sobotę był opanowany. Nie dał wyprowadzić się z równowagi. Zrelaksował się, zachował umiar we wszystkim, co robisz i byś żył dziś w pełnej harmonii ze sobą i z innymi, z całym światem. Karta przedstawiająca właśnie umiarkowanie, czyli umiar, ostrzega Cię przed rozrzutnością i nieumiarkowaniem, czyli nieopanowaniem, tak? W każdej dziedzinie, nie tylko w związku, w partnerstwie, również w pracy, w załatwianiu różnych spraw, w znajomościach, w gronie przyjaciół. Nie możesz zachowywać się dzisiaj jakoś wybuchowo, nerwowo, chaotycznie, tylko musisz właśnie być opanowany. Musisz być we wszystkim, co robisz, spokojny i umiarkowany. Umiarkowanie, co to znaczy? Co to znaczy to słowo? Muszę być umiarkowany, powinienem być umiarkowany, muszę mieć umiar w tym, co robię. Co chcę przez to powiedzieć? Być może nie dla wszystkich jest to jasne. Więc umiarkowanie mówi o odnalezieniu równowagi pomiędzy
właśnie różnymi popędami, emocjami, pomiędzy aktywnością a pasywnością, pomiędzy dobrem a złem. Tutaj jest taka dwoistość, tak? Jako symbol. I właśnie, by znaleźć dzisiaj taki złoty środek, pomimo to, że być może jakieś skrajnie różne rzeczy nam będą dzisiaj tutaj towarzyszyć, tak jak tutaj właśnie przelewanie tych kielichów wymaga spokoju, równowagi, tak, balansu, koncentracji, no właśnie takie opanowania, tak? I właśnie ten dźwięk też przelewania tej wody z kielicha do kielicha właśnie też jest taki równomierny, tak? Spokojny. Jakby uspokaja nas też ten dźwięk. Więc tutaj właśnie chodzi o tą równowagę, tą harmonię dzisiaj, byście znaleźli to, byście również kontrolowali swoje emocje, czyny, byście mieli dzisiaj, kochani, wewnętrzną dyscyplinę. Czyli macie dzisiaj kierować się wstrzemięźliwością, powściągliwością, równowagą, harmonią, spokojem. I przez to macie też stać się silniejszym. I trudne jakieś sytuacje, sprawy, konflikty dzisiaj macie po prostu rozwiązywać swoim spokojem i siłą właśnie tego spokoju. Także, kochani, takie oczyszczenie dzisiaj z wszelkich jakichś takich mętnych, negatywnych emocji, które sprawiają, że jesteśmy choleryczni, niespokojni, nerwowi, szybcy, załatwiamy wszystko jakoś właśnie niespokojnie. Wszystko to musicie dzisiaj oczyścić. I musicie się opanować, proszę, by być stabilnym. Karta umiarkowania radzi Tobie dzisiaj, byś uczył się na zasadzie prób i błędów. I byś właśnie był opanowany, nawet jeśli popełnisz te błędy. Ta osoba anioła jest symbolem osoby łagodnej, dobrej, spokojnej, spolegliwej, łagodnej, nie poddającej się emocjom, która chroni, ochrania. Nie działa ona podstępnie, tylko właśnie służy pomocą, jest oddana. I właśnie tacy dzisiaj spróbujcie być. Skłonni do kompromisów, wybaczający, życzliwi, życzliwie nastawieni do innych, wyrozumiali. Właśnie pomyślcie o tych cechach, jakie ma w sobie anioł. Jak się zachowuje anioł z dostojnością. Jego ruchy są dostojne, płynne, łagodne, delikatne, subtelne. Spokojne właśnie jego trzepotanie skrzydeł. Powolne, spokojne. Także właśnie wyobraźcie sobie to, by dzisiaj właśnie z tego anioła czerpać wzorzec. W uczuciach karta ta umiarkowanie oznacza dzisiaj stabilizację.
oraz brak jakichś namiętnych, dzikich porywów, czy jakichś perwersyjnych tutaj seksualnych sztuczek. Nic z tego dzisiaj. Dzisiaj wszystko jest spokojne. Czyli jest to dzisiaj po prostu łagodny związek w atmosferze pełnego zrozumienia i stabilnych relacjach. Jeśli chodzi o pracę i finanse, karta ta też oznacza dobrze dla finansów i pracy. Mówi o zarządzaniu dobrze majątkiem, umiejętności oszczędzania, umiarze, wydawaniu pieniędzy. Właśnie o oszczędzaniu, nie wydawaniu, tak? Jakimś, czyli o umiarze. I wszystkie zmiany, które dzisiaj nastąpią w Waszym życiu zawodowym lub rodzinnym, odbędą się w sposób płynny, jak tutaj właśnie ta woda z kielicha do kielicha przepływa bardzo spokojnie. Także karta ta jest pozytywna i prosi Was o łagodność dzisiaj. Oznacza dzień spokojny. Także wykorzystaj dzisiaj czas dla siebie i swojej rodziny lub dla swoich zainteresowań. Wszelkie konflikty dzisiaj mogą być dobrze załagodzone właśnie poprzez wyrozumiałość, akceptację, szacunek, poczucie spokoju i bezpieczeństwa i potrzebę dzisiejszej harmonii. Także jest to taki czas odrodzenia dzisiaj, dochodzenia do siebie, traktowania się w sposób łagodny. We wszystkim, co robicie, zachowajcie dzisiaj dobre proporcje. Także dzisiaj, kochani, jest to dobry dzień dla Was, by rozpocząć coś nowego właśnie w takiej atmosferze łagodnej. Jest to karta, która mówi o dobrym dniu, bez kłótni, awantur, bez chaosu, bez szarpaniny. Tylko w atmosferze właśnie harmonii. Także piękna karta na sobotę, takiego karta, takiego odpoczynku. Zobaczmy jeszcze, jak przedstawia to inny plik kart. Właśnie tarot Światło i Cienie pokazuje umiarkowanie w ten sposób, że siedzi jakiś piękny, młody, atrakcyjny mężczyzna, nie kobieta, tak jak tutaj u Wajta. Też ma tutaj skrzydła i taką aureolę anielską, czyli jest tutaj symbolem anioła stróża i żongluje jakby właśnie dwoma takimi kulami, ciemną i jasną, czyli dobro i zło. Dobro i zło, czyli właśnie taka dwoistość, tak jak tam mieliśmy właśnie z kielicha do kielicha, tak? Tak tutaj mamy właśnie dwie takie kule jakby, które on żongluje, dobro i zło, które w życiu się ze sobą właśnie tutaj miesza, prawda? I egzystuje. Także piękna karta, tutaj też ten piękny kolor fioletowy, mówiący o takiej sakralności, o właśnie no takim piękna atmosfera i właśnie tak to przedstawia ta talia, inna talia Sexual Magic Tarot przedstawia również kobietę, która również tutaj przelewa z karafki do karafki wodę, siedzi sama, pięknie ubrana, piękna natura wokół, ptaki,
przyroda cudowna i taka atmosfera właśnie spokoju, takie połączenie z naturą, harmonia z naturą i właśnie to przelewanie tej wody, takie spokojne. Jest taki spokój i też takie kolory właśnie bardzo łagodne, widzicie, pastelowe, takie cielesne, czyli bardzo takie łagodne, delikatne tutaj usposobienie ma ta karta. I w takiej łagodności właśnie niech przeminie dzisiejszy Państwa dzień, pełen relaksu, harmonii, pozytywności. Tego Wam, kochani, życzę i proszę o odwiedzanie mojego kanału. Proszę o subskrypcję, lajki, komentarze. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego w sobotę i do usłyszenia już wkrótce.